zostały podjęte następujące uchwały. W sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej gminy Barciany na lata 2014-2030. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wniosków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podjęte uchwały przyjęte zostały do realizacji oraz przesłane w ramach sprawowanego nadzoru Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły zastrzeżenia do wyżej wymienionych uchwał. W okresie międzysesyjnym podjąłem następujące zarządzenia. W sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Barciany oraz wprowadzenia regulaminu komisji rekrutacyjnej. W sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z usuwania drzew i wiatrołomów na terenach nieruchomości będących własnością gminy Barciany. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. W sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego marki EFS Lublin Żuk A15 stanowiącego własność gminy Barciany na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 3 sztuk samochodów pożarniczych, w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach do wydawania decyzji administracyjnych związanych z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Stan realizacji inwestycji. Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół w Mołtajnach, trwają prace wykonawcze. Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół w Drogoszach, trwa zakończenie projektu. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach, trwają prace wykonawcze. Budowa muszli koncertowej w Barcianach, oddana do użytku, trwa rozliczenie projektu. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ogródkach, oddana do użytku, trwa rozliczenie projektu. Budowa kanalizacji oczyszczalni ścieków w Podławkach oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kiemławki Małe, Kiemławki Wielkie i Podławki oddano do użytku, trwa rozliczenie projektu. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Frączkowie, trwa realizacja inwestycji. Dziękuję. Będą kontynuowane prace remontowe drogi gminnej w Mołtajnach przy Karanach. Część jest zrobiona, a koniecznością przerwania tych prac było konieczność odwodnienia tych terenów. Odwodnienie zostało wykonane i chciałabym wiedzieć, czy będą kontynuowane programy drogi, a jeżeli tak, to kiedy? Odpowiedzi na interpelację pani radnej Eugenii Wór. No tak, o ile pozostaną nam środki finansowe z przetargów, które w tej chwili jesteśmy i w trakcie ogłaszania, i w trakcie remontów dróg gminnych, wówczas to zadanie zostanie zrealizowane. Ale w tej chwili jeszcze też obserwujemy, tak, stan, wykonanie odwodnienia, czy znowu nie będzie nabierała się tam woda w to szambo, co poprzednim razem. Na oświadczenie radnego, pana radnego Hansy Maleckiego, to pragnę powiedzieć, że dołożę wszelkich starań, żeby odpowiednie pismo do państwa Litwin trafiło z naszej strony. Uchwała wieloletniej prognozy finansowej składa się z załączników tabelarycznego i wykazu przedsięwzięć. Wszystkie zmiany będą też uwzględnione właśnie w zmianie do budżetu. Wprowadzono po stronie dochodów wydatków następujące zmiany. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 67 716 zł 52 grosze z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Wpłynęła dotacja w rozdziale 852-14 i 852-15 na realizację zasiłków okresowych dla Gminy Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 84 529 zł. Zmniejszono dotację na Urzędu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, bo został uchwalony program rozwoju bazy sportowej w województwie na 2014-2015 rok. I ta dotacja jest w wysokości 544 900 zł. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadanie zagospodarowania działki nr 315 miejscowości Skandala teren rekreacyjno-sportowy. Kwota dofinansowania 24 900 dostosowano plan pierwotny, zmniejszając
właśnie plan pierwotną kwotę 3456 zł. Ze środków niewykasających przekazała na dochody kwotę 11 660,48 groszy. Była to środki z zakupu budynku podwójnej wykarni Warciana. Po rozstrzygnięciu konkursu uzyskano dofinansowanie w kwocie 24 650 zł na opracowanie dokumentu pod nazwą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Warciana. Te zmiany właśnie też ustanowiono po stronie wydatków. Po stronie wydatków tak, wpłynął wniosek o zmianę w zakładzie utrzymania w Kiziebeli, przeniesienie pomiędzy paragrafami z materiałów na usługi, potem na 5038 zł. Przeniesienie pomiędzy paragrafami kosztów ogrzewania samochodów w straży pożarnej dla rozpołuszków w Drogoszach. Też przeniesienie pomiędzy paragrafami w ramach jednostki zakład rozpołuszków w Drogoszach na kwotę 3072 zł. Wniosek z zespołu szkół Warciany na utworzenie nowego zadania modernizacja instalacji hydratów wewnętrznych na kwotę 10 tysięcy. Te środki pochodzą właśnie z tej ze środków niewykasających z tej kwoty 11 668 zł. Przeniesienie pomiędzy rozdziałami Gminy Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dostosowano właśnie te środki, które wpłynęły na Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej z Urzędu Wojewódzkiego. Nowo utworzone zadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Warciany. Zabezpieczono wkład własny w kwocie 5650 zł. Właśnie środki z Funduszu Europejskiego 24650, całkowity koszt tego zadania 30 330. W związku z wyborem oferty na realizację zadania wykonanie odwodnienia ulicy Kultury Warciana, koszt wzrósł tej inwestycji o 5510 zł, wartość łączna zadania 45510. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy Warciany instrumentem płatniczym. Ustawą z 6 września 2013 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw rozszerzono katalog instrumentów płatniczych, za pomocą których może odbywać się zapłata podatku, o instrumenty płatnicze, na których przechowywany jest pieniądz elektroniczny. I takim instrumentem płatniczym jest nie tylko powszechnie używana kartka elektroniczna, ale też telefon komórkowy, między innymi właśnie komputerowy. System zapłaty podatków i opłat lokalnych będzie uzupełnieniem istniejących sposobów, takich jak właśnie gotówka w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu banku, bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu. Zastosowanie tej formy płatności podatków i opłat przyczyni się do unowocześnienia usług świadczonych przez Urząd Gminy oraz pozwoli na zmniejszenie obrotu gotówkowego. Komisja rewizyjna w składzie Jolanta Koryga, Grzegorz Cał, Beata Górska i Marianna Stefańska przeprowadziła kontrolę w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2013. Wyjaśnień udzielała Emilia Żelichowska, inspektor do spraw działalności gospodarczej oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Każdy wniosek o wydanie zezwolenia wójt gminy przekazuje do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warcianach celem zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, organ zezwalający, czyli wójt gminy, wydaje zezwolenie. Wniosek o wydanie zezwolenia określa artykuł 18 ust. 5 ustawy. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, jest to w ramach zadań własnej gminy, gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Chciałam po prostu przedstawić taką krótką relację. Artykuł jest napisany przez pana Łukasza Wiśniewskiego, a dotyczy naszych ostatnich zobowiązań
kredytowych, które zaciągaliśmy w roku 2012, 2013 i 2014. Poziom zadłużenia, jakiego osiągnęliśmy w 2013 roku, jest to kwota 12 341 309 zł i 36 groszy. Jest to saldo kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie deficytu, który występuje tylko w wydatkach majątkowych, ponieważ wydatki bieżące mamy niższe niż dochody bieżące, więc przeznaczony jest na realizację inwestycji oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, które też były przeznaczone na realizację inwestycji. W tym zadłużeniu, czyli w kwocie 12 341 309 zł 36 groszy, mieszczą się również kredyty długoterminowe i pożyczki zaciągnięte Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Również długoterminowe oraz pożyczki krótkoterminowe do spłaty w ciągu roku na kwotę 1 128 089 zł z wyprzedzającym finansowaniem objęto. Zaplecze socjalne na stadionie, modernizację oświetlic w Mołtajnach, ogródkach, budowa muszli koncertowej, modernizacja oczyszczalni ścieków po błatach. Wykonane wydatki majątkowe w 2013 roku jest to kwota 8 537 935 zł 84 grosze oraz kwota wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3 692 259 zł. Natomiast kredyt, jaki zaciągnięto w 2013 roku, 6 264 272 zł 69 groszy. Tego przekazano na rachunek środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego na kwotę 554 365 zł 56 groszy na dokończenie rozpoczętych zadań inwestycyjnych, m.in. podłaby, które po prostu już są oddane, czy tutaj zakup piekarni, budynku podłej piekarni. Z tego prostego rachunku wynika, że kredyty przeznaczone są tylko na realizację zadań inwestycyjnych. Zadania realizowane są pod kątem mieszkańców gminy Barciany, aby zapewnić lepszy byt, zaopatrzyć podstawowe usługi dla gospodarki ludności, budując wodociągi, kanalizację, oczyszczanie ścieków, jak również poprawiając wizerunek gminy, zagospodarowując tereny rekreacyjne i rozrywkowe oraz modernizując świetlice wiejskie. Natomiast myślą o naszych najmłodszych pokoleniach, no i nie tylko, bo dorośli też będą korzystać. Modernizujemy budynki oświatowe, aby wszyscy mieli lepsze warunki nauki. Opisem potę można tam znaleźć, bodajże w każdej poczekalni, przed lekarzem, gdzieś tam między reklamą pigułek, pod łupieżu i krwawej biegunki. No i tam ja również siedząc, czekając na swoją kolejkę, bo też nie cierpiałem na żadną biegunkę, sięgnąłem również po ten i zapoznałem się z tym tekstem. No to pismo to się nazywa bodajże Platforma Porozumienia. No w całym tym tekście nie znalazłem ani słowa, z kim oni się chcą ta cała platforma porozumieć. No być może gdzieś tam się porozumiewają, ale chyba między sobą, może gdzieś tam na cmentarzu, może na stacji benzynowej, albo gdzieś tam w restauracji Wrona i Kumce. Co do tego tekstu, to mnie ogarnęło troszeczkę przerażenie. Nie dlatego, że to, co tam napisane, bo ja dokładnie wiem, jak wyglądają finanse naszej gminy. Natomiast przerażenie, że człowiek, który w zasadzie nie ma pojęcia o, napiszę niestety, który nie ma pojęcia o finansach gminy, usiłował przez 4 lata być wójtem tej gminy. No i chyba tylko szczęście sprawiło to, że no, nie doszło do całkowitej zapaści finansowej wówczas. Jakkolwiek pamiętacie Państwo, przez 2 lata myśmy z kłopotami jednak walczyli, nim wyszliśmy tam, prawda, na wprost. Dochody bieżące w roku na przykład w 2010, widzicie Państwo ten niebieski słupek, są niższe od wydatków bieżących. I podobnie rzecz się działa jeszcze w 2011, to było jakby pokłosie tego, co się działo w poprzednich latach, dlatego też, a potem już stabilnie słupek niebieski, czyli dochody bieżące jest wyższe od wydatków. I tutaj to, co Pani zaakcentowała na początku, Pani Skarbnik, każdy kredyt, każda pożyczka jest brana na działania, na inwestycje.
nie na chleb. Poinformuję, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystosowało pismo informujące, że parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętej Anny Wołtajna otrzymała od ministerstwa dotację w wysokości 100 tysięcy złotych przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pod nazwą Mołtajny, kościół pod wezwaniem świętej Anny XV wiek, konserwacja najbardziej zagrożonych relacji Kruchty i Zakrystii, etap czwarty. Beneficjent oświadczył, że całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie 105 tysięcy i 1 grosz. To finansowanie jest realizowane w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 1 ochrona zabytków. I drugie pismo bardzo podobnej treści, ale suma jest inna i adresat. Otóż Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Barcianach dotację w wysokości 400 tysięcy złotych przeznaczone na pokrycie kosztów zadania pod nazwą Barciany Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny XIV wiek, remont pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową, remont stropu, remont instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej na poddaszu, etap pierwszy. Beneficjent oświadczył, że całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie 474 074 zł i 47 groszy. To finansowanie jest realizowane w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet pierwszy ochrona zabytków. Chciałabym serdecznie podziękować przede wszystkim osobom, które chciały skorzystać z zaproszenia, z informacji o sesji. Czas wakacji jest szczególny. Dziękuję bardzo za Państwa przybycie. Dziękuję tym radnym, którzy przybyli i dzięki którym ta sesja miała jak najbardziej była prawomocna. Dziękuję i zamykam 46. sesję Rady Gminy. Dziękuję.